posiedzenie Komisji Oświaty, Spraw Społecznych i Turystyki Rady Gminy Giżyc SKOK. Witam wszystkich Państwa serdecznie na dzisiejszym posiedzeniu. Czy członkowie komisji bądź Państwo macie może wnioski do przygotowanego porządku obrad dzisiejszego posiedzenia komisji? Nie ma? Dziękuję bardzo. W takim razie będziemy dzisiaj pracować według porządku przedstawionego nam w dokumencie. I tak, otwarcie już komisji nastąpiło. W punkcie drugim jest kalendarz imprez sportowo-kulturalnych w 2018 roku. Poproszę panią dyrektor, może, żeby pani dyrektor zabrała głos. Pozwoliłam sobie przekazać przez Biuro Rady dla Państwa kalendarz imprez dyskutowanych w wersji takiej tabelarycznej. Tak, żebyście Państwo mieli ogląd na może nie pana impreza, ale też na budżet, to dotacja celowa, jaka przewidziana jest na ten cel, to jest 83 tysiące złotych, z czego dodatkowo podmiotowa 20 tysięcy. W ramach realizacji poszczególnych zadań będziemy się wspierać z działalnością Wojska 15. Gwardii Brygady Zmechanizowanej w ramach współpracy. Będziemy przy jednej z imprez dokładnie 30 czerwca korzystać też tutaj z Funduszu Sołeckiego, gdzie w piątym, na podpiątkowym spotkaniu Rada Sołecka przydzieliła 3400 zł na organizację tej imprezy jako wsparcie dodatkowych atrakcji. I to dodatkowo oczywiście sponsorzy oraz będziemy składać jeszcze projekt do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska na 10 tysięcy złotych, około 10 tysięcy złotych plus 10% wkładu własnego na urozmaicenie drużynek gminnych. No, projekt jest wpisany w tym momencie, więc nie wiemy jeszcze, czy to się pieniądze otrzymamy. Ale wracając już do samego kalendarza imprez. Oczywiście pojawiają się w kalendarzu imprezy te cykliczne, które są już kolejnymi edycjami, tak? Na przykład regionalny konkurs piosenki polskiej, to już 6. edycja. Czy zawody ratownictwa wodnego, też 6. edycja. Tyta Nowik teraz nadchodzi 13 kwietnia, na które serdecznie zapraszam osoby, które są stanem szanki tego dyktanda z innymi uczestnikami. Również przewidujemy, jak w ubiegłym roku, Międzysołecką Ligę Piłki Nożnej. Tu już kolorów Państwu przekazałam, że na chwilę obecną mamy tylko 6 drużyn, które się zgłosiły, więc w środę mam spotkanie, losowanie grup. O ile będą grupy losowane przy takiej wielkiej ilości zgłoszonych drużyn. Więc tak naprawdę planujemy rozpocząć Międzysołecką Ligę od przyszłego miesiąca, czyli już od kwietnia, po ustaleniu harmonogramu z drużynami. Sezon chcemy otworzyć 30 czerwca, tak? Na tej imprezie pierwszej takiej trenerowej, Mazurskie Lato 2018. W chwili obecnej prowadzimy negocjacje z dwoma zespołami. Jeden zespół to są Kożuchy z trzema błędami ortograficznymi w nazwie, ale to jest nieprzypadkowe, tak? I Led Zeppelin, polski zespół. Tutaj mam nadzieję, że właśnie będzie możliwość przy okazji otworzyć oficjalnie też plażę gminną w Łukasach, więc tutaj z panem Witem już jesteśmy na bieżąco. W rozmowach jest taki pomysł właśnie, żeby przy tej imprezie, podczas tej imprezy otworzyć oficjalnie plażę gminną. Następnie cykliczne też imprezy plenerowe, 15 lipiec, to jest coverowa. Tutaj rozmawiamy z artystą, który jest autorem Elvisa Presleya, także bardzo takie klimaty lat 60., gdzieś tam 70. Oczywiście ogólnopolskie mistrzostwo ma wykonanie długo dystansowe, to jest duża impreza, która tak naprawdę jest od rana do późnego wieczora. Tutaj zespół Imperium, też z nimi negocjujemy teraz ostatecznie wygląd finalny umowy. Międzynarodowy Jarmark Folkloru. Tutaj czekamy z kolejne informacje z Starostwa Powiatowego o dofinansowaniu, bo rokrocznie otrzymujemy około 2000 zł na wsparcie organizacji tej imprezy, więc liczymy tutaj, że w tym roku również będzie to wsparcie. Piątek przyszło. Już przyszło. Super, bardzo dziękuję. Super. Drużynki gminne w tym roku stały na spotkaniu sołtysów 2 września w Lenosie. Tutaj mam pojadę atrakcji. Na razie nie chcę zdradzić jaka gwiazda tego spotkania, ponieważ mam opisanie mowy, ale tylko będę miała taką informację, którą Państwu przekażę. Czerwiona teraz zielona teraz się na kwisty. Tutaj proszę wrócić
uwagę, szczególnie, bo impreza odbędzie się w połowie września, tak? Dosyć późno, ale związane jest to z planem Polskiego Związku Hodowców Koni, który tam tylko w tym wyłącznym terminie wolną lukę w kalendarzu będą mogli wysłać swoich sędziów, tak? Takich z właściwymi dokumentami, które będą poważne do tego, żeby przeprowadzić to jak ten plan. No do końca roku, tak jak Państwo tutaj widzicie, może nie będę przekazywać szczegółowych informacji. Niemniej jednak jeszcze przyzwyczaić na to, że bardziej uaktywnia się tutaj park wodny, gdzie więcej pojawia się tych rodzinnych gier i zabaw w wodzie. Teraz ostatnio mieliśmy też turniej bowlingowy. Też będą takie turnieje bowlingowe się pojawiać w ramach po prostu zlecenia kalendarza naszego imprez. Nie wiem, czy Państwo śledzicie nasze strony internetowe. Tam wydarzenia, które nie są wymienione w tym kalendarzu, w związku z tym, że w momencie, gdy mamy wolne zasoby, jakiś instruktor, czy też ja, czy mam kogoś zainteresowanego wolontariusza, który może poprowadzić jakąś imprezę u nas taką wewnętrzną, to po prostu je wykonujemy. Na przykład jutro zapraszamy, wiem, że jest sesja, tak, ale o 14 robimy przygotowanie do świąt, różne dekoracje przedświąteczne. W przyszłym miesiącu ruszamy, też tutaj w tym kalendarzu nie ma, z cyklami imprez na świetlicach wiejskich dotyczące Dnia Ziemi, tak? Bo długo Dzień Ziemi, więc każda świetlica będzie przygotowywała maskotki, zabawki z recyklingowanych produktów, tak? Takich, nie wiem, butelki, jakieś tego typu rzeczy. Więc proszę mieć na uwadze, że te imprezy, które tu się pojawiają, to na pewno nie są tylko te, które będą organizowane. To jest zdecydowanie więcej, a one nie będą generować takich kosztów jak te, które są tutaj w tym dokumencie przedstawione. Warto jeszcze zwrócić uwagę na to, że niektóre z tych imprez realizujemy w ramach współpracy, chodzi o granty, tak, dla organizacji pozarządowych. Między innymi tutaj będzie ten festiwal szachowy w sierpniu. W drugiej połowie roku będzie Stowarzyszenie Mazuria Woli robiło rozgrywki siatkarskie, tak, sołeckie. Więc ten kalendarz tak naprawdę on w takiej swojej ostatecznej formie będzie udostępniony, na bieżąco będzie aktualniany na stronach internetowych oraz na naszych profilach Facebook, Gokier i Park Wodny w Kasy. I jeżeli tylko mogę odpowiedzieć na Państwa ewentualne pytania, to proszę, bo po to tutaj jestem. Dziękuję Pani Dyrektor. Proszę bardzo. Macie Państwo na pytania do Pani Dyrektor, to proszę. Ciekawy jest program Dużo Wszystkiego. Ja tylko myślę, bo Pani kiedy będzie wiedziała jakąś o tym gaz na pożytki, to kiedy Pani już ma na myśli coś? No, ale myślę, że sfinalizujemy do końca, myślę, kwietnia, tak? Dobrze, było, zanim podpisze Pani umowę, żebyśmy jako radni wiedzieli, bo czasami, ja nie mówię, że coś nie było teraz, ale w przyszłości się zdarzało, że nie było. Czy zazwyczaj wrzucamy, tak jak robiłam w tamtym roku, wrzucaliśmy dwa nasze typy na stronę naszej internetowej i ludzie głosowali, kogo chcą. I to też jest dobry punkt odniesienia, ponieważ no wiemy, czego potrzebują tak naprawdę nasi odbiorcy, tak? Czyli mieszkańcy gminy. Tak, ale to jest najbardziej ja myślę, że zarówno, że Pani podpisze, żebyśmy jako radni wiedzieli. No, nie mówię, że my to zanegujemy, ale żeby wiedzieli, bo czasami jest tak, że wiem, że kiedyś tam za poprzedniego wytarło. Czy proszę powiedzieć, że też mamy ograniczenia finansowe, szukamy kogoś w jakichś tam ramach finansowych. Oczywiście. To też jest bardzo istotny element przygotowań. Dziękuję bardzo. Są jeszcze pytania, czy nie ma już? Nie ma. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Tak. I przechodzimy do kolejnego punktu, mianowicie opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest gmina Giżycka. Projekt uchwały Pani przedstawiła. Proszę bardzo. Szanowni Państwo, konieczność podjęcia tej uchwały wynika ze zmian w prawie oświatowym, bo został wprowadzony ustawą o finansowaniu zadań oświatowych, taki punkt, który mówi, że organ prowadzący szkołę powinien określić tygodniowo obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli wymienionych w tytule tej uchwały, z tym, że wymiar ten nie może przekroczyć 22 godzin. My mieliśmy taką uchwałę, poprzednio, ona obowiązuje jeszcze w tym roku,
który określał nam na poziomie 24 godzin, tak, ten wymiar nauczycieli z tych specjalistów tutaj wymienionych. Natomiast obecnie w nowym arkuszu, który właśnie teraz jest na poziomie tworzenia, tak, przez szkołę dyrektorzy teraz tworzą ten arkusz, musimy tutaj to określić. Proponujemy 22 godziny. I w związku z tym, jeśli ta uchwała zostanie podjęta, to straci moc uchwała, która była podjęta w 2010 roku w sprawie ustalenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów i logopedów zatrudnionych w szkołach na terenie gminy Giżycko. Jeśli są pytania, oczywiście odpowiem. Oczywiście, że tak, to jest związek. Oba związki. Otrzymaliśmy pozytywną opinię jednego i drugiego związku, choć w rozmowie telefonicznej jednej z pań, to mówi, no wszystkie organy prowadzące ustalają na poziomie najwyższym, no ale mówię, skoro on jest dopuszczony tą ustawą, to mają takie prawo, bo mogą, można mniej, tak? Można 20, można 18. A jaki jest limit ustawowy? 22, tak jak podejmuję. Przedtem mieliśmy 24, wtedy była duża dowolność w podejmowaniu określania wysokości tego pensum dla nauczycieli. I u nas było 24. Różnie to jest, było w różnych organach prowadzących. Czy to nawet można dyskutować, 22 to jest maksymalne? Maksymalne, tak. Są pytania do pani? Nie. W takim razie poproszę Szanowną Komisję o wyrażenie opinii. To jest za pozytywną opinią. Proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję uprzejmie. Dziękuję pani bardzo za przedstawienie projektu. I w czwartym punkcie, opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podziału gminy Giżycko na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym. Projekt tej uchwały przedstawi pani Basia. To bardzo proszę. Dzień dobry. Proszę państwa, zgodnie z ustawą z dnia 11 stycznia 2018 roku zmiany niektórych ustaw są zwiększeniem udziału obywateli w procesie wybierania, funkcjonowania i kontrolowania niektórych organów publicznych. Rada Gminy ma obowiązek do końca tego miesiąca podjąć uchwałę w sprawie podziału gminy Giżycko na okręgi wyborcze, ustalenia jej granic, numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym. Treści może uchwały sam już nie będę czytać, czy państwo chcą, czy też nie. Natomiast tak, chciałabym tylko skupić się może na tym, iż dokonując podziału na okręgi wyborcze, pod uwagę bierze się jednolitą normę przedstawicielstwa. Ta jednolita norma przedstawicielstwa jest to ilość mieszkańców gminy podzielona na ilość mandatów przypadających na daną gminę. Ilość mieszkańców gminy bierzemy na dzień 31 grudnia roku poprzedniego w tej sytuacji, w tym przypadku. W związku z tym, iż zachodziła konieczność zmiany okręgów wyborczych, projekt uchwały przedstawia taką oto propozycję podziału. Chciałam tylko dodać, iż należało podzielić Gajewo na dwa okręgi wyborcze. Przede wszystkim dlatego, iż tam wzrosła jednolita norma przedstawicielstwa powyżej 1,5, a więc zaokrąglamy do dwóch i Gajewo należało podzielić na dwa okręgi. Dlatego zostały one podzielone tak w miarę po połowie na dwa i tutaj ulica Węgorzewska jest taką ulicą dzielącą Gajewo na dwa okręgi wyborcze. Kiedy może jeszcze przedstawię państwu tylko z uzasadnienia, że projekt uchwały został opracowany zgodnie z zasadami zawartymi w ustawie z dnia 5 stycznia 2011 roku, Kodeks Wyborczy. Opracowany projekt podziału gminy Giżycko na okręgi wyborcze zastosowano wynikające z przepisów prawa wyliczenia jednolitej normy przedstawicielstwa w poszczególnych sołectwach.
Sołectwo Wilkacy utrzymany został podział na 3 jednomandatowe okręgi, a sołectwo Gajewu ze względu na wzrost liczby mieszkańców i przekroczenie jednomandatowego przedstawicielstwa podzielone zostało na 2 jednomandatowe okręgi wyborcze. Sołectwa Bystry i Gminy tworzą samodzielne okręgi wyborcze, pozostałe sołectwa zostały pogrupowane w sposób umożliwiający utworzenie jednomandatowych okręgów wyborczych. Proponowanego podziału gminy na okręgi wyborcze dokonano przy zachowaniu jednolitego przedstawicielstwa obliczonych przez podzielenie liczby mieszkańców gminy przez liczbę radnych wybieranych do Rady Gminy Giżycka. Liczbą mieszkańców brano pod uwagę przy przygotowaniu projektu podziału gminy na okręgi była liczba mieszkańców ujętych w stałym rejestrze wyborców gminy Giżycko na dzień 31 grudnia 2017 roku i gmina Giżycko na ten dzień liczyła 8356 mieszkańców. Chciałam dodać tylko, że ja tutaj nie mam ze sobą, ale Państwu załączyłam opinię pozytywną komisarza wyborczego w Olsztynie dotyczącą podziału gminy Giżycko na okręgi wyborcze. Opinia z 9 marca. Informuję, że przedstawiony na konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Giżycko w sprawie podziału gminy Giżycko na okręgi wyborcze, ustalenie jej granic numerów oraz liczby wybieranych radnych w każdym okręgu wyborczym spełnia wymogi formalne ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku, kodeks wyborczy, dziennik ustaw 2017, pozycja 15, 1089 oraz 2018, pozycja 4, 130 i 138. Dziękuję bardzo. Proszę. Nic nie możemy, bardzo. To się zmieniamy. Nic nie możemy. W takim razie przystępujemy do głosowania. Kto z Państwa jest za przyjęciem niniejszego projektu uchwały i wyraża pozytywną opinię, proszę o podniesienie ręki do góry. Dziękuję bardzo. Ja pytam, Wasia, stawarki średnie kiedyś były? Jak średnie? Średnie, stawarki małe, średnie. Ale sołectwo stawarki małe. Sołectwo stawarki małe. Bo w skład niektórych miejscowych sołectw wchodzi po kilka miejscowości. Sterławki małe to jest miejscowość sterławki małe i sterławki średnie. Tak jak mamy sołectwo. Pieczątki Zielony Gaj. Dokładnie i Nowe Sołtany, albo sołectwo Wrony i tam Wrony, Wrony Nowe, Kalinowo i Piękna Góra. Jasne. A poza tym Wilkasy. To sołectwo Wilkasy, ale jest miejscowość Wilkasy i miejscowość Strzelcy. 12 osób to 12 osób coś około. A ja jeszcze dodam do tego, ja często jeżdżę tym kasą, bo mam rodzinę z tego okręgu. I zauważyłam znak graniczący gmina Giżycko, to mieści się między sterłapkami średnimi a małymi. Tak jakby sterłapki średnie do gminy Giżycko nie należało. I tak się dziwię. Dlaczego to akurat tak? Przecież powinien być między sterłapkami wielkimi a średnimi. Ale ciężko znaleźć granicę pewnie, bo to jest już na naszym terenie postawione. Nie, jest za sterłapkami średnimi. Są też jeszcze. To zostało chyba poprawione. I to się ktoś to jeszcze oprócz takiej zauważył i zwrócił uwagę na to, podejrzewam. Tak? No tak, za mojej kadencji to nie miało faktu, przynajmniej ja nie zauważyłem. Nie, było. To było. To ja jeszcze chyba w ubiegłym roku latem jak jechałam, to ten znak. Tak na marginesie. Pisanie zdania, że z jednej mieszkam, drugiej pracuję, gdzie się granica zadarła. Może lepiej na granicę. Ja na znak zwracam uwagę, ale na to mówicie. Ja pracuję teraz w tej gminie, to już jest jakby moja, tamtej mieszkam, też jest moja, więc mówię, że mnie się granice gminy zatarły. No dobrze. Przechodzimy teraz do 5 punktu porządku. Opinia komisji dotycząca projektu uchwały w sprawie podziału gminy Giżycko na stałe obwody głosowania. Ustalenia ich numeru, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych. I poproszę Panią Szlasik o zaproszenie. Proszę Państwa, ten projekt uchwały jest konsekwencją chwilę wcześniej omawianego projektu i również w związku z ustawą, którą cytowałam wcześniej, jak również z przepisami kodeksu wyborczego, Rada Gminy, tworząc obwody głosowania, ustala ich numery, granice oraz siedziby obwodowe komisji wyborczych. W wyborach głosowanie przeprowadza się w stałych i odrębnych obwodach głosowania. U nas nie ma obwodów odrębnych, to
mieście akurat są, utworzony na obszarze gminy. Podziału gminy zostało w chodzie głosowania dokonuje Rada w drodze uchwały na wniosek wójta. Rada gminy dokonuje podziału gminy na stałe obwody głosowania, ustala ich numery, granice, siedziby komisji w terminie jednego miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze. Jeżeli Rada Gminy nie dokona podziału gminy na stałe obwody głosowania w terminie jednego miesiąca od dnia podziału gminy na okręgi wyborcze, podziału dokonuje komisarz wyborczy w terminie 14 dni od dnia upływu terminu. Jeszcze tylko taka drobna autoprawka w paragrafie 4. Traci moc nie uchwał, tylko uchwała numer. A to było drukarska. Znaczy, numer pisarska. A, gdzieś zniknęło. Także bardzo proszę o poprawę. Mogę będzie cierpliwy jeszcze raz. I jeszcze tak samo jak w przypadku poprzedniej uchwały. Komisarz wyborczy poinformował, iż informuje, że przedstawiony w ramach konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Giżycko w sprawie podziału Gminy Giżycko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib komisji obwodowych komisji wyborczych spełnia wymogi formalne ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku Kodeks Wyborczy. Chciałam tylko dodać, że w stosunku do poprzednich siedzib komisji wyborczych mamy tutaj dwie zmiany. Otóż jeden z okręgów wyborczych w Wilkasach będzie to okręg numer 6 będzie został wyłączony z komisji obwodowej, tej, która znajdowała się w Gokirze i będzie to Świetlica Wielka w Wilkasach, Świetlica Wiejska w Wilkasach, ulica Przemysłowa 15, czyli tak zwane betony. I, o Jezu, przepraszam, ale tak mówią betony. No tak mówią, tak zwyczajowo. To jest taka sięgarło. Natomiast jest jeszcze jedna zmiana. W związku z tym, że utworzyliśmy dodatkowy lokal wyborczy, musimy z tym na omawianą chwilę temu prefabecie, musimy spełnić wymóg ustawowy o mianowicie minimum 50% okręgów wyborczych. Będzie musiał być dostosowany do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. W związku z tym zmienia się siedzibę lokalu komisji wyborczej ze Szczyba Giżyckich do Kozina. Świetlica w Kozinie jest świeżo po remoncie, jest dostosowana do potrzeb wyborców niepełnosprawnych. Jest tam platforma, która pozwala na wjeżdżanie, podnoszenie wózków. Cała infrastruktura w tejże świetlicy jest dostosowana, więc tu również wymóg ustawowy będzie przez nas spełniony. A mieszkańcy już będą musieli się dają jakieś informacje większe w prasie już bliżej dnia wyborów. Zapoznają się i do lokalu wyborczego na wyborach. To w Kozinie tu mają Wronka, Szczybały, nie? Tak, no tak, to Szczybały, Wilkarski. Wilkarski. I Kozin. Tak, zastanawialiśmy się na Bogaczewo. Daleko, ale tam niestety nie spełnimy, nie spełnimy tego Pani Basia już na Wronki do Kozina zabierze. Posłuchajcie, Pani Basia ma chcieliśmy znaleźć takie miejsce, aby było to bardziej dla wszystkich, może na środku, natomiast niestety... A na środku jaka miejscowość według Pani Bogaczewie nawet przesunimy. Ja też tak. Ale Szczybały tak, Szczybały nie spełniają zupełnie, bo tam są wysokie schody. Pod kątem wyborców niepełnosprawnych nie damy rady. Przeanalizowaliśmy wszystkie schody. Też nie. Za mało się. Tam jest za mało, tam jest wąska siąka. Myślę, że spełnione tutaj odpowiednie wymogi dotyczące szerokości drzwi wejściowych. Jeżeli są koleje, to też muszą być odpowiednio szerokie. Muszą być zignorowane wszystkie progi, wszelkie bariery. A w Szczybałach dużo tych progów jest oprócz podjazdu? W Szczybałach? No, tam są wielkie schody. Nie wiem, tam taka lampa tam rzadziła jest przecież. Tam jest lampa. Nie, wiem, ja mówię oprócz podjazdu. Bo podjazd do lampy. Ewentualnie, a dalej tam później już jest to wszystko. No tam jest, nie wiem jak szerokie drzwi są, wydaje mi się, że są węższe. Bo tutaj tak nie fortunnie z tym Kozinem. Do Gronka, do Kozina to bardzo dobrze. Myślę, no daleko. Może wszędzie trzeba dojechać. A jak ktoś jedzie do Bogaczewa, miałby jechać, czy do Szczybał, no to kwestia jest 2-3 km, żeby dalej dojechać. Powiem wam, że ten co będzie z tej strony, Kozina, to nie jest. Oj, będzie psioczył mocno. Ale zobaczę nowo wyremontowaną świetlicę.
Ja nie będę te auto tak troszkę. Znaczy przeanalizowaliśmy jeszcze. Szukaliśmy takiego rozwiązania właśnie, żeby dać tutaj bliżej, ale po prostu nie było możliwości. Przez tą platformę wszystko, żeby tak. Nie było, to byśmy inaczej to zrobili. Przez tą windę. Znaczy no przez to, że świetlice mamy no już tak, które mają po kilkanaście, dziesiąt lat i nie było wcześniej wymogu takiego, żeby dostosowywać infrastrukturę użyteczności publicznej, jaką są niewątpliwe świetlice, do potrzeby osób niepełnosprawnych. Natomiast teraz w tym momencie wszystkie projekty, jakie są realizowane, dostosowujące, czy też to było w ramach sali, nie wiem, sali. Wszystkie muszą być już dostosowane do potrzeb niepełnosprawnych. A być może, że... To jeszcze nie rozpatrywaliśmy. Bo nawet zastanawiam się, co w tym wypadku do tych busa, żeby ludzie zbierali tygodnie. Znaczy ja myślę, że kwestia dojazdu, jeżeli byłyby to osoby niepełnosprawne, to chyba, że coś się w międzyczasie zmienią, jakieś przepisy, ale wcześniej wójt miał pomysł zapewnić dojazd dla osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych. A jeżeli będą takie zmiany. Autobusy mają te podjazdy na busku? Autobusy miejskie, komunikacje miejskie. Ale ja bym myślał od razu, że zawczasu, nie? Taki autobus podjazdem. Ja myślę, że nikt nie będzie miał. Ja myślę, że jest tutaj jeszcze dużo czasu, tak czy inaczej jesteśmy zawsze w kontakcie przed samą akcją wyborczą i z sołtysami na bieżąco. I zgłoszenia, jeżeli takie są, to wszystkie są szczegółowo analizowane i dojazd jest co dnia. Wybrało wcześniej autobusy rozstawione na wybory, tak dla osób, żeby nie kolidowało też z nie cieszyły się, że one tam pochodzą. Natomiast jeszcze kilkanaście lat temu, może nie ostatnia kadencja, ale wcześniejsza, wyborców niepełnosprawnych dowoziliśmy. I to niekoniecznie były to wybory samorządowe, były to też wybory prezydenckie, czy też sejm. Na pewno ten problem będzie szczegółowo już analizowany przed samą akcją wyborczą i uwagi są tych mieszkańców na pewno zostaną wzięte tu przez pana wójta pod uwagę, tak aby zapewnić jak największej ilości mieszkańców dostęp do lokali wyborczych. No niestety jesteśmy gminą dość rozległej, położoną i zawsze komuś będzie daleko, no niestety. Zgadzasz. Czy można, pani przewodnicząca? Nie wiem, czy jakieś jeszcze też. Jeszcze, pani masz jeszcze chwilę, tak? Zauważyłem, Sulimy są same, tak? W okręgu wyborczym. Sulimy, dobrze mówię? To bardzo dobrze dla Sulimy, myślę, dla nich jest to bardzo dobrze. Ale z kolei, jak chodzi o początki, to ja bym proponował, żeby tutaj to będzie niemożliwe, ale bym proponował, żeby lokal wyborczy zrobić w Sulimach. Wiecie dlaczego? Bo by było na wieczorem po prostu i tak nie. Oni do Kościoła wszyscy jadą przez Sulimy. Ale Sulimy gdzie by głosowali? Też Sulimy. Jeżeli mogę dodać. No bo Sulimy tu niewiele ludzi. Ja by się mogli wydać. Tak. Proszę Państwa, dlaczego tutaj w tym roku trochę więcej jest obwodów? Dlatego, że jest inny system troszeczkę głosowania. Będą dwie komisje według nowych tutaj. Przy każdym lokalnym dwie komisje. Tak, bo jedna będzie przy liczeniu, druga będzie przyjmowaniu głosów. I dlatego była sugestia, żeby dzielić jak na najmniejsze komisje, że tak powiem, na jedno. Dlatego starałem się jeszcze i Wilkasy też szukaliśmy rozwiązania, żeby rozdzielić te dwa obwody, ale no niestety nie znaliśmy lokalu, który by spełniał ten wymóg, że dla niepełnosprawnych były podjazd, bo zastanawialiśmy się nad szkołą, gimnazjum, żeby tam też obwód zrobić, ale niestety nie ma tam możliwości zrobienia lokalu dla niepełnosprawnych. I to niestety wyeliminowało możliwość zrobienia lokalu. Lepiej jest nie grupować, dlatego że będą problemy później i przy liczeniu. Tutaj będą głosowania obydwu okręgów. Tu właśnie, no inaczej się też nie dało. Bo mamy takich, to w Wilkasach mamy, że dwa obwody jest w lokalu, w Kajerze. I ja myślę, w sumie jakby zrobili w jednym lokalu, byłoby tak w miarę uczciwie według ludzi. Bo tak, wiadomo, w pieczonkach lokal wyborczy dla pieczonych super, a kożuchy to niekoniecznie.
projekcie. A ale jeżeli byśmy... Zielone gaje i nowe sołdany mają. To są dość... A nowe sołdany to już pod granicą krótkanek. Komisarz wyborczy też przychylił się do naszego stanowiska, tak, że jednak dobrze jest podzielić na mniejsze obwody i właśnie to też było kwestią i dyskusji z nim, tak, że tak powinniśmy dzielić. I jeszcze nawet, żeby szukać jeszcze podziału. I nawet na ten Gajewo i znaczy to, klasy, jeżeli to była taka możliwość. Panie, ten aspekt, żeby nie dzielić, to jest zaniechany, to ja mówię, że ludzie z Pieczonek, czy nawet z tej Nowej Solna, bo to jest tuż za Pieczonkami, oni jeżdżą przez Subinę, prawie wszyscy. Jest po drodze. To Żuchy to samo. Byłoby naprawdę nieźle. A jeżeli będzie w Pieczonkach, to Pieczonki będą uradowane, a Żuchy będą zawiezione. To moje myślę, zdanie, że to nie jest tak daleko. A dotychczas też siebie nie było. Soliny kogo? Ale Pieczonki miał u siebie. A Pieczonki miał u siebie. Tak, Pieczonki były u siebie. No bo wiecie o tym, że Pożuchy były zawsze z albo Sulimami, albo z Upałtami. Mały dzień kiedyś się wybrało. Kiedyś. Tak, to jeszcze bardzo dawno. No, ja pamiętam te czasy. Nie, ale wszystkie podziały pamiętam. No dobrze, to jest tak. Tu jeszcze prawda mówię z tego rodzaju, że jakbyśmy dołożyli jeszcze Pieczonki, Kożuchy i Supiny, to zrobi nam się duża ilość, raczej duża ilość wyborców i będziemy mieli... Ale tam jest mała mieszkańca, bo Wrudaki właśnie też, to Wrudaki już jak mamy... A czy ja mam doświadczenie z pracą z komisjami? Masiu, jak chodzi o Wilkasy czy te Gajewo, tak, no to tam jest ludzi dużo. A tu popatrz, po liczbie mieszkańców, to jest niewielka liczba ludzi. W sumie te Kożuchy sumimy razem i Pieczonki. Ale do przemyślenia, to będę się upierał. Nie wiem, czy jeszcze jakieś pytania? Ale to też było przez komisarza i zaopiniowane. Ja czytałam opinię. Bo tu można sobie powiedzieć, panie wójcie, gdyby było zaznaczone, że lokal wyborczy jest w Limanie tych trzech, to komisarz też by się przykrył. Ja myślę, że on by tego nie kwestionował, ale już teraz jak zaopiniowane, to zrobił. I również przedstawiony w ramach konsultacji projekt uchwały Rady Gminy Giżycko w sprawie podziału Gminy Giżycko na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych spełnia wymogi formalne ustawy z dnia 5 stycznia Kodeks Wyborczy. Dziękuję bardzo. Proszę bardzo. Jeżeli jakieś pytania są jeszcze się do pani Wasi właśnie w sprawie projektu. Pani Wasia wyczerpała wszystkie nasze wątpliwości. Tak, no to dobrze. Staram się. Dziękuję Pani Wasi i teraz wyraźnie opinię. Kto jest za pozytywną opinią w sprawie przedstawionego projektu uchwały? Proszę o podniesienie ręki do góry. Ja się wstrzymam od głosu. A tak, i jeden głos się wstrzymuje od głosu, to cztery nie było za pozytywną. Dziękuję bardzo. To tyle, co dotyczy projektu uchwał. I szósty punkt porządku. Sprawy różne i wolne wnioski. Proszę bardzo. Proszę. Ktoś mi tak wyjaśnił, że z Upałty gimnazjum do Westerego ma przejść. Nie gimnazjum, tylko te starsze klasy coś. Nie słucham. Nie, to jest plotka. Ale dziwne, że teraz. To młoda osoba mi tak mówi. To chcę powiedzieć, że w wszystkich szkołach podstawowych są wszystkie klasy 7 i 8. No Proszę. W takim razie dziękuję wszystkim Państwu za udział w posiedzeniu dzisiejszej komisji. Zamykam posiedzenie dzisiejszej komisji. Dziękuję bardzo.